Siemanko, z tej strony Seedrox, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w którym zrobimy sobie pewien challenge. Ostatnio na Instagramie i w sumie nie tylko, bardzo popularne było porównywanie tego, co było 10 lat temu z tym, co jest obecnie. Ale nie o to chodzi, w dzisiejszym odcinku nie będziemy porównywali tego, jak ja się zmieniłem, tylko moi drodzy, sprawdzimy, jak w ciągu ostatnich 10 lat zmieniły się nasze telefony. Zrobimy więc smartfonowy 10 years challenge, w którym porównamy ze sobą mój stary, wysłużony i tak naprawdę już dawno zapomniany Samsung Delphi z 2009 roku wraz z nowiutkim, świeżutkim Xiaomi Redmi Note 7, który miał swoją premierę dosłownie kilka dni temu i na którego pierwszej polskiej oficjalnej premierze osobiście byłem. Oba te smartfony pochodzą ze średniej półki cenowej. Do dokładnej ceny za chwilę przejdziemy, bo w przypadku tego telefonu moim zdaniem jest ona zbyt niska. Porównamy je w kilku różnych kategoriach, zobaczymy, jak bardzo technologia poszła do przodu, no i jak bardzo rozwinęło się Xiaomi, które na dobrą sprawę jeszcze 10 lat temu w ogóle nie istniało. Zanim zaczniemy, strzelcie koniecznie łapkę w górę, spróbujmy dobić tutaj, powiedzmy, 10 tysięcy lajków do końca tego dnia. Może być ciężko, ale mam nadzieję, że damy radę. No i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jesteście nowi, żeby nie przegapić żadnych nowych filmów, a ja póki co przechodzę do pierwszej kategorii dzisiejszego porównania. Zaczniemy sobie nietypowo, bo od ceny, tak żebyście potem w trakcie oglądania tego filmu wiedzieli mniej więcej, jaki jest stosunek ceny do jakości. Uwierzcie mi, że w przypadku Xiaomi'ego będziecie pod wrażeniem. Ale okej, jeśli chodzi o cenę pierwszego, starszego telefonu, który w tym momencie ma już 10 lat, to w okolicach swojej premiery kosztował on, uwaga, 369 zł. Jak na tamte czasy, była to w miarę uczciwa cena wobec tego, co ten smartfon oferował, chociaż powiem wam szczerze, że dzisiaj, tak naprawdę nie dałbym za niego więcej niż jakieś 25 zł. Jeśli z kolei chodzi o cenę nowego Xiaomi Redmi Note 7, to za telefon w tej specyfikacji, czyli z 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB wbudowanej pamięci, przyjdzie nam zapłacić, uwaga, skupcie się, 899 zł. Jest to moim zdaniem cena po prostu zbyt niska wobec tego, co ten smartfon oferuje, ale nie będę się kłócił, nie będę się sprzeczał. Skoro Xiaomi życzy sobie za ten telefon tak niewiele pieniędzy, no to warto z tego skorzystać. Tym bardziej, że słuchajcie, są jeszcze dwie pozostałe wersje. Wersja z 3 GB RAMu i 32 GB pamięci kosztuje zaledwie 799 zł, a wersja z nieco większą pamięcią, czyli z 4 GB RAMu i 128 GB pamięci, kosztuje, uwaga, 999 zł. Xiaomi słynie z tego, że stosunek ceny do jakości mają po prostu nieziemski. Jeśli chodzi o wygląd, to telefon sprzed 10 lat, powiedzmy sobie szczerze, jest po prostu nudny. Jest on dość mały i przez to, że ma on wysuwaną klawiaturę QWERTY, co swoją drogą było całkiem wygodnym rozwiązaniem. Jest on dość gruby, wykonany niemal w całości z plastiku, który szybko się rysuje i troszkę trzeszczy, ale trzeba przyznać, że podobnie jak inne telefony z tamtych czasów, jest on naprawdę wytrzymały. A skoro mowa już o wytrzymałości, to przechodząc do Xiaomi Redmi Note 7, warto wspomnieć, że zarówno z przodu, jak i z tyłu, telefon pokryty jest szkłem Corning Gorilla Glass 5. O tym telefonie z pewnością nie można powiedzieć, że jest nudny. W tej wersji kolorystycznej z tyłu zastosowano cieniowanie, dzięki któremu w odpowiednim oświetleniu telefon mieni się w kolorach niebiesko-fioletowych. Powiem wam szczerze, że o ile na premierze, zanim zobaczyłem ten telefon na własne oczy, byłem co do tego tak sceptycznie nastawiony, to po wzięciu go w dłoń muszę przyznać, że efekt naprawdę robi wrażenie. Strasznie mi się podoba. Jestem ciekaw jak wam. Dajcie znać w ankiecie w prawym górnym rogu. Poza tym telefon posiada z tyłu podwójny aparat, niemalże bezramkowy wyświetlacz, ale o tych dwóch rzeczach opowiem wam trochę dokładniej za chwilę. Oczywiście gniazdo USB typu C, mini jacka, co nie jest też takie oczywiste, oraz coś, o czym w telefonach sprzed 10 lat mogliśmy sobie co najwyżej pomarzyć, czyli czytnik linii papilarnych, który działa naprawdę szybko. Różnice w wyglądzie na przestrzeni ostatnich 10 lat są widoczne gołym okiem, ale ten film prezentuje, jak w ciągu ostatnich 5 lat, czyli od momentu powstania pierwszego smartfona z serii Redmi Note, zmienił się ich wygląd. Musicie przyznać, że z roku na rok wygląda to coraz lepiej, a poza wyglądem zmienia się również specyfikacja, ale o tym troszeczkę więcej za chwilę. Wyświetlacz w telefonie sprzed 10 lat jest, jak widzicie, śmiesznie mały i jest to wyświetlacz o przekątnej, uwaga, 2,6 cala. Poza tym posiada on rozdzielczość 240x320 pikseli.
co też nie robi wrażenia. Wyświetlacz otoczony jest grubymi ramkami, dość łatwo się rysuje, co niestety widać gołym okiem, no i trzeba przyznać, że naprawdę słabo reaguje na dotyk. Jeśli chodzi o wyświetlacz w nowym Xiaomi Redmi Note 7, to mamy tutaj praktycznie bezramkowy wyświetlacz z delikatnym wcięciem u góry na przednią kamerę. Jest to ekran LCD IPS o przekątnej 6,3 cala, no, czyli znacznie więcej niż w przypadku telefonu sprzed 10 lat. Jest to ekran Full HD Plus o rozdzielczości 1080x2340 pikseli. Wyświetlacz ma ładne kolory, dobrze radzi sobie w każdym oświetleniu i ma on również całkiem niezłe kąty widzenia. Wyświetlacz to jedna z tych rzeczy, które w ciągu ostatnich 10 lat najbardziej zmieniły się w naszych telefonach. Poza tym, że telefony bardzo mocno urosły, to bardzo mocno zwiększyła się ich również rozdzielczość. Jeśli chodzi o specyfikacje telefonu sprzed 10 lat, to tutaj niestety za bardzo nie ma o czym mówić. Niestety nie udało mi się znaleźć informacji na temat tego, ile ten telefon posiada RAM-u, ani jaki procesor się w nim znajduje, ale udało mi się znaleźć informację na temat tego, ile ten telefon posiada wbudowanej pamięci i uwaga, jest to całe 30 megabajtów, nie gigabajtów, wbudowanej pamięci. No powiem wam szczerze, że w dzisiejszych czasach byłby problem, żeby znaleźć aplikację, która na tym telefonie by się zmieściła. Co prawda możemy tutaj wsadzić kartę pamięci maksymalnie do 8 GB, ale zwróćcie uwagę, że w slocie na karcie pamięci jakaś karta pamięci się znajduje. Wiecie co? Sprawdźmy może, czy są na niej jakieś moje stare zdjęcia. O nie, 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 słuchajcie, co się zobaczyło już się nie odzobaczy. Wiecie co? Ja może nie będę pokazywał wam tego, co na tej karcie się znajduje, tylko jeśli będziecie chcieli, nagram zupełnie oddzielny film, w którym przejrzę wszystkie moje stare telefony pod kątem tego, jakie zdjęcia, wiadomości i inne rzeczy się na nich znajdowały. Dajcie tylko znać w komentarzach, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć. Jeśli chodzi o baterię telefonu sprzed 10 lat, to posiada ona 960 mAh i co istotne, jest to bateria, którą spokojnie możemy sobie wyjąć bez konieczności rozkręcania telefonu. Jeśli chodzi o Xiaomi Redmi Note 7, to w wersji, którą dla was testuję, mamy 4 GB RAM-u oraz 64 GB, żeby była jasność, wbudowanej pamięci. Jeśli chodzi o procesor, to mamy tutaj 8-rdzeniowy 2,2 GHz procesor Qualcomm Snapdragon 660, układ graficzny Adreno 512, do tego bateria o pojemności 4000 mAh, czyli ponad 4-krotnie większej niż w przypadku telefonu sprzed 10 lat. Za tego typu specyfikacje u konkurencji zazwyczaj trzeba zapłacić kilkaset złotych więcej, ale Xiaomi przyzwyczaiło nas do tego, że stosunek ceny do jakości mają po prostu nie do pobicia. W przypadku telefonu sprzed 10 lat, jeśli chodzi o aparat, to niestety znowu praktycznie nie ma o czym mówić. To, że w ogóle ten aparat w tym telefonie jest, jest już sporym sukcesem. Jest to, słuchajcie, aparat o rozdzielczości zaledwie 2 megapikseli. I nie ma tutaj ani zooma optycznego, ani autofokusa, ani co gorsza flesza. Jest za to możliwość nagrywania filmików, ale uwaga, w maksymalnie 13 klatkach na sekundę. A o kamerze do selfie z przodu to w ogóle zapomnijcie. W nowym Redmi Note 7 na szczęście jest o czym mówić, bo producent z tyłu zastosował podwójny aparat, w którym główny moduł posiada rozdzielczość, uwaga, 48 megapikseli. I to już naprawdę robi wrażenie. Do tego mamy moduł dodatkowy o rozdzielczości 5 megapikseli, przy pomocy którego możemy uzyskiwać na przykład efekt rozmazanego tła. Poza naprawdę dobrej jakości zdjęciami, które możemy wykonywać w jednym z kilku dostępnych trybów w aparacie, mamy tutaj możliwość nagrywania również filmików Full HD w 60 fpsach. Jeśli chodzi o przód, to mamy tutaj aparat z rozdzielczością 13 megapikseli, który w zupełności wystarczy do robienia sobie selfiaku. Xiaomi z roku na rok poprawia parametry aparatów w swoich telefonach i jeśli chodzi o serię Redmi Note, to tutaj dla przykładu telefon z 2018 roku, czyli poprzednik tego, który dzisiaj testujemy, miał z tyłu podwójny aparat, ale moduł główny nie miał 408, tylko 20 megapikseli, a moduł dodatkowy nie miał 5, tylko 2 megapiksele. Trzeba przyznać, że szybko się rozwijają. No i na koniec słuchajcie, system operacyjny. System operacyjny to była jedna z największych bolączek starych telefonów i powiem wam szczerze, że korzystanie z tego telefonu sprzed 10 lat to jest no po prostu jedna wielka katorga. To jak ten telefon chodzi to jedno, ma on 10 lat, także można mu to wybaczyć, ale to jak ten system jest ograniczony to jest po prostu jakaś masakra. Na tym telefonie po prostu poza dzwonieniem oraz wysyłaniem SMS-ów nie ma kompletnie co robić. Jest tutaj co prawda jedna gra, która była już od razu wgrana i dwie, które wrzuciłem sobie po pewnym czasie, ale tak naprawdę granie w nie
nie to żadna przyjemność. Jeśli z kolei chodzi o system w Xiaomi Redmi Note 7, to mamy tutaj oczywiście Androida w wersji 9 wraz z nakładką MIUI w wersji 10.2, dzięki czemu korzystanie z tego telefonu to czysta przyjemność. Dzięki Bogu, że w pewnym momencie pojawił się system Android, bo gdyby nie on, to ja nie wiem, słuchajcie, jak my byśmy funkcjonowali. I to były już wszystkie kategorie, w których chciałem porównać oba te telefony. Jak widzicie, w ciągu ostatnich 10 lat smartfony zmieniły się tak naprawdę nie do poznania. Poza tym, że mocno urosły, to bardzo mocno, słuchajcie, zmieniła się ich specyfikacja, zmienił się ich system, zmieniło się tak naprawdę wszystko, ale poza zmianą, jeśli chodzi ogólnie o smartfony, warto również podkreślić fakt, że bardzo mocno zmieniło się Xiaomi. Poza tym, że podbili rynek azjatycki, to podbijają również rynek europejski, amerykański i wszystkie inne możliwe rynki i idzie im to w naprawdę bardzo szybkim tempie. Ale w sumie nie ma się co dziwić, bo są to telefony naprawdę z mega dobrą specyfikacją, w bardzo, bardzo przystępnej cenie, co wydaje mi się udowadnia telefon, który dzisiaj testowaliśmy, czyli Xiaomi Redmi Note 7. Telefony Xiaomi z roku na rok są coraz lepsze, coraz szybsze, coraz mocniejsze, ale nie są coraz droższe, także warto mieć to na uwadze, warto, słuchajcie, śledzić to, co Xiaomi będzie robiło. Ja powiem wam szczerze, jestem ciekaw, jak to wszystko będzie wyglądało za kilka lat. Ale zanim to, to bardzo dziękuję wam za uwagę. Jeśli jeszcze tu jesteście, strzelajcie koniecznie łapkę w górę. Jeśli szukalibyście telefonu, to zainteresujcie się smartfonem Xiaomi Redmi Note 7, który w dzisiejszym odcinku wam pokazywałem. Więcej szczegółów na temat tego telefonu znajdziecie w opisie. Do 25 marca trwa przedsprzedaż, a od 25 marca ten telefon będziecie mogli już kupić w regularnej sprzedaży. Jeśli jesteście nowi, strzelcie suba, żeby nie przegapić żadnych nowych odcinków na moim kanale, a ja póki co raz jeszcze dziękuję wam za uwagę, życzę wam udanego dnia, trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku na moim kanale.